Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć po raz pierwszy w Krakowie, w królewskim Krakowie, na jakże wspaniałym, pięknym spotkaniu z okazji ciągle jeszcze obchodzonego święta Bożego Narodzenia. Jest mi niezmiernie miło. Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że w tego typu spotkaniach, w ogóle w spotkaniach Ligi Polskich Rodzin uczestniczę bardzo często, każdą praktycznie sobotę, w niedzielę jestem w Polsce na jakimś spotkaniu. Muszę Państwu powiedzieć radosną nowinę, żyjemy w czasie Wielkiego Święta. Liga Polskich Rodzin żyje w Polsce. Liga Polskich Rodzin jest tak. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że główną naszą barierą, Szanowni Państwo, przeszkodą, o czym Państwo zapewne wiecie, jest bariera medialna. Otóż naszym największym zadaniem, największą przywarą jest to, że praktycznie nie możemy przebić się do świadomości szerszych warstw społeczeństwa. Ostatnio dzięki pani profesor Annie Raźny udało nam się w sposób, myślę, dosyć widoczny przebić tą konferencją prasową po nowym roku na temat polityki zagranicznej, prawda, której obecnie, jak Państwo wiecie, nie ma. Jeszcze raz serdecznie dziękuję pani profesor. Ta konferencja przebiła się do mediów, odbiła się bardzo ciekawym echem. Zachęcam do oglądania tych wypowiedzi, które są na forach internetowych. Otóż większość z tych wypowiedzi jest bardzo pozytywna, że wreszcie ktoś się znalazł, który powiedział jasno w sprawach polskiej polityki zagranicznej. Liga Polskich Rodzin jest wszędzie w Polsce. Szanowni Państwo, jako zarząd główny, jako prezes, pani profesor Anna Raźny, z tytułu tego, że jest przewodniczącą Rady Politycznej, jest w prezydium zarządu głównego. Naszym jednym z najważniejszych zadań w tej chwili jest uporządkowanie spraw organizacyjnych wewnątrz Ligi Polskiej Rodzin. Tak, oczywiście. W tej chwili to robimy. Musimy uporządkować sprawy lokalowe, sprawy członkowskie, są nowe deklaracje członkowskie, w oparciu o które aktualizujemy stan członków Ligi Polskiej. Szanowni Państwo, ten rok jest rokiem wyborczym, roku 2010. Mamy wybory samorządowe, mamy również wybory prezydenckie. Szanowni Państwo, ja zawsze mówię, że ruch narodowy, jakim jesteśmy, jakim jest Liga Polskich Rodzin, musi działać i patrzeć w perspektywie długofalowej. My nie jesteśmy partią od fajerwerków, sztucznych ogni, czy jakichś widowiskowych zagrań. My jesteśmy partią polskiego interesu narodowego. Jak Państwo wiecie, wrogowie Polski, wrogowie ruchu narodowego wiedzą o tym bardzo dobrze, o czym przekonaliśmy się wszyscy w roku 2007, kiedy to porozumienie wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn sprzeniewierzyli się, aby Ligę Polskiej Rodzin wyeliminować z polskiego parlamentu w przededniu przyjęcia, jak Państwo wiecie, traktatu lizbońskiego. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę, że polityka niemiecka dzisiaj święci Kryju. W roku 600. rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej. Ja jestem ciekawy, jak media polskie w Polsce, czy wódcy skomentują ten fakt, że mamy 600-lecie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Jest jednej z najważniejszych polskich dziejów. Obawiam się, że w sposób podobny jak ubiegłoroczne obchody, w cudzysłowie, których nie było, Szanowni Państwo. Otóż nie wiem, czy wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że w ubiegłym roku obchodziliśmy jako Polacy znowu rocznicę jednego z największych polskich zwycięstw. Pod Głogowem. 900 lat temu wojsko Bolesława Krzywoustego odrzuciło napaść Niemiec pod Głogowem. Szanowni Państwo, cofając się do tamtych lat, ja widzę sporą analogię, która tłumaczy to, dlaczego o tej rocznicy było tak cicho. Henryk V, król Niemiec, późniejszy cesarz, zażądał trzech spraw. Po pierwsze, miał być podział Polski między króla niemieckiego i zdrajcę Zbigniewa. Po drugie, Polska miała płacić coroczne lenno na rzecz cesarstwa. I po trzecie, zażądał 300 żołnierzy w służbie cesarza. Analogie są aż nazbyt widoczne dlaczego o tej rocznicy była taka cisza. Dzisiaj nasi żołnierze służą nie u cesarza, ale w wojnach innych. Gdyby się pani nie udało do mnie napisać. Polska płaci, ja jednocześnie do cesarza.
Państwo, jeden z historyków w tym roku bodajże odkrył, że korzenie prezydenta sięgają Bolesława Krzywoustego. Ja bym się pokuszał o takie zdanie, a być może do jego brata Filipa. Bo to dokładnie, co chciał osiągnąć brat Zbigniew, osiągnął prezydent Lech Kaczyński. Przez ten podpis pod kartami. Jeszcze nie wyszedł po piórze prezydenta Václava Klausa, a Trybunał w Brugu orzekł, że krzyż przeszkadza współczesnej pamięci. Ksiądz Staniarek powiedział w tym słowie wstępnym o tym, że Bóg jest z nami. Możemy powiedzieć, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Mam zaszczyt, Szanowni Państwo, taki, że byłem w klubie parlamentarnym, są tu przedstawiciele, koledzy, posłowie, w którym jako klub parlamentarny Ligi Polskich Ojców byliśmy w 100% obecni w tym dniu 13 kwietnia 2007 roku na tym najważniejszym głosowaniu w polskim parlamencie nad konstytucyjną gwarancją dla życia każdego człowieka od poczęcia do nadgranicy. I 100% posłów Ligi Polskich Ojców było obecnych i 100% głosowało za tą uchwałę. I gdybyśmy byli, Szanowni Państwo, w Parlamencie Polskim, zapewne nie byłoby traktatu lizbońskiego, który, przypomnę, uznaje wyższość, zwierzchnictwo prawa unijnego nad prawem polskim, nawet rangi konstytucyjne, Szanowni Państwo. Nie dajmy się nabrać na manewry faryzeuszy współczesnej polskiej polityki, którzy składają w tej chwili wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, składają nowy projekt konstytucji. Przypominam, że mamy wyższość prawa unijnego nawet nad polskim prawem rangi konstytucyjnej. Więc mamy do czynienia w polityce polskiej z pewnego rodzaju faryzeizmem, oszukaniem. Państwo, Liga Polskich Rodzin, jestem tego pewien, podobnie jak to było w latach 90., jak to było w wieku XIX, dojdzie w miarę swoich możliwości do tego, że będziemy odgrywać znaczącą rolę w polskiej polityce. Natomiast, Szanowni Państwo, musimy być do tego przygotowani. Jak nas nauczają wielcy klasycy myśli narodowej, myśli politycznej. W polityce za mało to jest, że mamy rację. Musimy mieć jeszcze oprócz racji, musi być pewna koniunktura polityczna, która pozwoli tą rację wyartykułować i musimy mieć, Szanowni Państwo, przekonanie w społeczeństwie. Szanowni Państwo, Państwo zauważacie, że ja to zauważam, że takie oczekiwanie narasta. Coraz częściej spotykamy się z pytaniami, co z Ligą Polskich Rodzin? Gdzie jesteście? Gdzie się można zapisać? Są telefony, Szanowni Państwo.